są różne fotele. Numer tutaj dostosuje się. Mordak. Bogana? Proszę pani. Psy najpierw będą biegły, potem będą greje, a potem afgany suki osobno. Numery ma jakąś... Tak. Ale numery poprawię. Dobrze. Proszę państwa, pytam afgany, numery afgany. Beata, jak zginiemy, jest pomysł, żeby wstawić się do punktu. Proszę ci bardzo. Idź od razu sam, gdzie ma być meta, czyli gdzieś w okolicy tego tej białej naczepy. W razie czego będziesz mówił, kto był pierwszy, drugi, trzeci na mecie. Bo ja nie widzę w pobudkach. Kto idzie, to do ciebie. Ogólne podniecenie. Te co biegają, to ten. Czekaj, trzeba jeden bieg zobaczyć. O, ja mam przybliżenie do zapara. Nie, pani to musi na pewno tam podejść. We bet the pig, we bet the pig. Nie, 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 nie
jest czarna podpalonego plana. Są murelowe kluczy, to umbra korkoci, jej córka Atena tęcza nocy. Trydzysta starostka składowników komplement, jeździwa Wiktoria składowni komplement. Zadawiamy coś miłego, proszę Państwa, gdyby ktoś planował kupić Adama, to tu można spojrzeć, jak te kolory wyglądają. Trudno wskazać faworytkę, nie biegaliśmy od miesiąca. W ubiegłym roku doskonała była Atena tęcza nocy, Jasmin Morelowa Suka, która w tym momencie czyni się nieco lżejszą. W ubiegłym roku na naszym torze doskonała była Humoreska, ale ogromną szybkością dysponuje też Viva Wiktoria, a poza tym to są wyścigi i wszystko jest możliwe. Bałagan jest też możliwy, ponieważ organki są chimeryczne i czasami przychodzi im do głowy coś zupełnie innego niż gonienie za babikiem. Dystans oczywiście ten sam, chociaż te biegające suki mogniarze, ponieważ mam tę przyjemność także, również zachęcam, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to ogromna frajda. Jest to pies na pewno piękny, na pewno efektowny, pies, za którym obejrzy się niemal każdy na ulicy, ale pies wymagający pracy. Bo jeżeli, a będzie nam wstyd w nim wyjść gdziekolwiek, nie pokażemy go nie tylko na wystawie, ale nie pokażemy go po prostu nigdzie. I w tym momencie już jedna suka postanowiła, że pobiegnie. Jest to chyba go plama z hodowli Revolticus. Należy sądzić, że suka ta nie da się złapać. Proponowałabym organizatorom zaczynać wyścig bez niej, bo to będzie trwało bardzo długo. Już, już. Dała się złapać, wszystko w porządku. Prosimy szybciutko o doprowadzenie albo wycofanie tej suki, żeby nie tracić czasu. Bardzo się denerwuje. Oczywiście też przepraszamy wszystkich właścicieli pozostałych organek, ponieważ to są niepotrzebne nerwy, niepotrzebne zakłócenie i czasami potem agresja. Choć organy rzadko są agresywne, rzadko próbują się wyżyć na konkurentach w chwili, kiedy są wyścigi. Za chwilę będą przygotowane. Już grapa, która jest silną suką, bardzo silną, dlatego się wyrwało. Już pani Ada ułożyła i już dała znać, że Babik jest gotowy. I Babik rusza i ruszyły. No i tu wielka grupa i też do pana Andrzeja ogromna prośba, której suka zrezygnowała od razu. Natomiast reszta próbuje się. No, za wolno poszedł Babik, bieg eliminacyjny. Bardzo do niczego, do niczego. Pociągnąć dalej. No niestety tu się nie da zupełnie, się nie da wybrać tych najlepszych. Dwie suki odpadły. No cóż, spróbujemy go. Na razie na swoją korzyść. Kostka nie bardzo wie, co jest grane. Babik porusza się w tębie żółwia. Kostka niestety się zagubiła i wraca do pana. Przegra ten wyścig, rozetka dla dobermanki, zając uciek w Kostce. A więc dobermany są wyścigowe, natomiast nie są do mety. A więc mamy mieszkańca na mecie i prosimy o zapisów do następnego biegu, bo czas nas goni bardzo. Właścicielom kartów naprawdę radzimy, by nie bali się wyścigów, bo wbrew temu, co opowiadają niektórzy, na wyścigach niekoniecznie trzeba się pozabijać i połamać sobie nogi. Natomiast na pewno kart biegający jest kartem szczęśliwym. W odróżnieniu od tego, który ogląda świat z długości 2,5-metrowej smyczy, Afgany już ruszyły, już się tasują, walka o prowadzenie, psy nie ustępują wcale sukom, bardzo ostra walka, na czele Viva Wiktoria, próbują dogonić Humoreska, ale chyba nie da rady. Viva Wiktoria trochę na boku się ogląda, chyba wygrywa ten bieg i zobaczymy, co powie pan Andrzej. No Nikicie, to się wyjątkowo nie chciało dzisiaj biegać. Zdecydowana, a to już to jest komplement. Z wami kryją się rzadkie rasy psów. Obok popularnych owczarków, terierów czy spanieli mogliśmy je podziwiać na warszawskim Służewcu. Kończy się międzynarodowa wystawa psów rasowych. Przez weekend na terenie warszawskich wyścigów konnych wyjątkowo podziwiać mogliśmy psy. Po służewieckim torze zamiast koni ścigały się harty. To jest harcik włoski, bardzo stara rasa. Kleopatra dała Antoniuszowi pierwsze pieski, więc stara rasa bardzo.
Bardzo dobrze się chowają, nie chorują, są grzeczne, wesołe, śpią w łóżku. Najciekawszym punktem wystawy była parada ras pasterskich. Publiczności i sędziom prezentowały się nie tylko czworonogi. Właściciele psów przebierali się w tradycyjne stroje z regionów, z których pochodzą ich pupile. W wystawie wzięło udział prawie 2,5 tysiąca psów reprezentujących 200 ras. Sędziowie oceniali czworonogi w grupach rasowych w zależności od wieku i osiągnięć psów. Kryterium było bardzo wymagające. Ten pies musi mieć odpowiednią psychikę, musi mieć odpowiedni charakter. Ten pies w żadnej rasie nie może być agresywny bądź tchórzliwy. Zarówno psy agresywne, jak i tchórzliwe są natychmiast dyskwalifikowane. Na pokazach prezentowano wyłącznie psy rasowe. Jak twierdzą hodowcy, tylko takie zwierzęta są. Głosuj ma być! Matkie te dziapę! Zając przeżył! Jak podniesiecie rękę do góry, to znaczy, że jesteście gotowi.